Od dawna, od początku lat 90. uczestniczyłem aktywnie w pracach Komitetu Obywatelskiego w Płocku. Przygotowywałem kandydatów do pierwszej rady miasta w Płocku. No właśnie, Pana zdaniem, z czego wynika takie działanie radnych, którzy mają większość w tej chwili w Radzie? No, dużo tych działań ewidentnie może spowodować, że ucierpią bardzo mieszkańcy Waszej gminy. Wśród radnych jest grupa związana z PSL-em, z Polskim Stronnictwem Ludowym, która nie jest zadowolona z wyników wyborów ubiegłorocznych, ale stanowi większość w Radzie opozycyjną wobec wójta i wobec pięciu w tej chwili radnych, którzy w tej grupie się znajdują. Myślę, że chodzi o to, że nie jest realizowany pomysł do tej pory funkcjonujący tu w tym społeczeństwie na gminę. Nowy wójt postanowił wraz z częścią radnych postanowili wprowadzać zrównoważony rozwój na gminy i na ten aspekt działalności publicznej położyli największy nacisk. Wójt konsultuje się z mieszkańcami gminy, z ludźmi, którzy są zorientowani w potrzebach gminy. Próbuje dopasować środki do potrzeb i możliwości realizować całość budżetu czy całość działalności publicznej gminy do potrzeb jej mieszkańców. W tą stronę jest zdeterminowany działać, zresztą z niewielką grupą pięciu radnych, którzy go w tym wspomagają. Natomiast podstawą, tak mi się wydaje, podstawą konfliktu, który w łonie Rady się pojawia, który w tej Radzie istnieje, jest, myślę, różne postrzeganie interesu mieszkańców. Nam chodzi o dobro mieszkańców, innym radnym chodzi o inne, często niezidentyfikowane albo nienazwane sprawy, z którymi albo nie chcą się pokazać, albo o których nie chcą rozmawiać. Ja zaproponowałem swego czasu, żeby komisje rady zbierały się razem i razem obradowały nad problemami, które potem będą omawiane na Radzie. Nie znalazło to niestety uznania. Ta sprawa nawet nie została postawiona pod obrady Rady, bo to mogłoby spowodować, że wszyscy radni dowiedzą się, co inni radni mają na jakiś temat do powiedzenia. Dzisiaj radni pytani o poszczególne sprawy, o jakieś konkrety, także w związku z ich propozycjami zmian do budżetu, nie potrafią tego wyjaśnić. Oni przychodzą z gotowym postanowieniem głosowania przeciw albo próbują bez merytorycznych podstaw wprowadzić zmiany, które im pasują. Generalnie idziemy w kierunku cała Rada jako taka, bo przecież stosunkiem głosu 10 do 5 można przeprowadzić wszystko i Rada z taką większością głosów idzie w kierunku destabilizacji gminy i w kierunku udowodnienia światu, że ten wójt został niesłusznie wybrany i nie powinien być wójtem i nie powinien rządzić gminą Słupno, w której do tej pory były inne rządy i w inny sposób sprawowane. Dziękujemy bardzo.